Dzień dobry. Wydaje mi się, że meczem ze Śląskiem na ten moment kończymy serię spotkań z drużynami z czołówki, tak? Bo graliśmy z Legią, z Lechem, oczywiście Legia była niżej, z Lechią Gdańsk, natomiast Śląsk przez praktycznie całą rundę był w czołówce i tak traktujemy ten zespół. No tak się złożyło ostatnio, że dopadł ten zespół, myślę, mały kryzys, ale to jest normalne, że nie da się grać przez całą rundę tak samo. W tym momencie mamy pewnie, co jest zaskoczeniem, tyle samo punktów, o ile się nie mylę w tabeli. I jedziemy do Wrocławia po to, żeby powalczyć. Już uprzedzę następne pytanie. Nie grał u nas Fabian Pesecki i w drużynie Śląska Exposito, czyli dwóch wiodących napastników. Natomiast my jesteśmy na to przygotowani. Nie ma ludzi nie do zastąpienia. Mamy plan. Mam nadzieję, że Śląsk na to nie będzie przygotowany i dzięki temu sobie po prostu poradzimy. Czas na pytania. Dzień dobry, za pana kanał dzisiaj na Podkarpaciu. Powiedział pan tak, że w najbliższym meczu nie zagra Fabian Pesecki, na którym drużyna mielecka opiera swój atak. Kto jest więc w stanie go zastąpić i czy wracający po kontuzji Aleksander Kolem jest na tyle przygotowany, żeby móc zagrać od pierwszej minuty? Aleksander Kolew jest już po kontuzji, trenuje z nami, jest przygotowany. Jest to jedno z rozwiązań, nad którym się zastanawiamy. Na pewno jest to zawodnik, którego bierzemy pod uwagę, tak samo jak Maciek Jankowski i pozostali zawodnicy. Natomiast decyzji jeszcze ostatecznie nie mam. Mamy wybór i to jest fajne w tym momencie, bo wiadomo, że Aleksander miał wcześniej długoterminową kontuzję. Maciek Jankowski też przez chwilę miał drobny uraz. Teraz jesteśmy zdrowi, dlatego mamy pełen komfort do tego, żeby wybrać jak najlepsze rozwiązania. Jakie to będzie, to przekonamy się na mecz. Trenerze, dla kogo większy problem jest? Dla pana, brak Fabiana Piaseckiego, czy dla trenera Magiery, brak Exposito? Trzeba byłoby zapytać się trenera Magiery, jak uważa. Znaczy, patrząc na to z boku, obiektywnie, wiadomo, że Exposito jest bodajże liderem klasyfikacji strzelców, także wydaje mi się, że cała gra śląska się opierała na tym zawodniku i myślę, że w tym przypadku raczej to Śląsk ma większy problem niż my, bo u nas na szczęście te bramki, które zdobywamy, rozkłada się na większą ilość zawodników, dlatego mam nadzieję, że Śląsk to dotkliwie odczuje, a my tutaj zastąpimy godnie Fabiana i ktoś inny zdobędzie bramkę. Panie trenerze, czy Adrian Szczytowski jest już gotowy też, żeby zagrać tak na pewnych 90 minutach na pozycji napastnika? I co z Budzyńskim? Jeszcze raz? I co z Budzyńskim? Kim? Z Budzińskim? Wie pan co, no to tutaj chyba nie ma, że tak powiem, żadnych takiej odpowiedzi, no bo on ma kontuzję długoterminową, tak? Przyszedł zabieg kolana, kontuzja, którą przechodził, nie wiem, bodajże rok temu. Mu się odnowiła po prostu i kolano nie wytrzymało, ma problem ze chrząstką, także jest po operacji, przychodzi rehabilitacja, ale to na pewno potrwa jeszcze, myślę, kilka miesięcy. A co z Adrianem Szczytowskim? Czy on jest gotowy na 90 minut gry? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak.